Na podstawie artykułu 21a ustęp 2 ustawy z 18 października 2006 roku o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa za 1944-1990 oraz treści tych dokumentów. Jednolity tekst Dziennik Ustaw z 2007 roku nr 63 pozycja 425 ze zmianami stwierdza, że Jan Kuriaka złożył zgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne. W punkcie drugim sąd stwierdza, że koszty postępowania ponosi Skarb Państwa. Proszę zająć miejsca, sąd przedstawi motywy ustne, motywy tego rozstrzygnięcia. Fakt natomiast, że osoba lustrowana nie przyznawała się od początku do złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia lustracyjnego i negowała całkowicie jakikolwiek kontakt świadomy i tajny ze służbami NZB, nie jest okolicznością, która może działać na niekorzyść osoby lustrowanej. Jest to prawo, gwarancja procesowa, podstawowa gwarancja procesowa w procesie karnym przysługująca tak oskarżonemu, jak i analogicznie osobie lustrowanej, i wywodzenie z tego faktu, iż osoba lustrowana nie przyznaje się w tym zakresie do, w jakimkolwiek zakresie do współpracy z SB, nie może rodzić konsekwencji negatywnych, jak zasugerowała tutaj, analizując przesłankę piątą, pani prokurator, odnosząc się do tego, iż badamy treść informacji tylko wówczas, gdy osoba przyznaje się do współpracy, ale w zakresie przekazywania informacji błahych, pozornych, powszechnie znanych. Byłoby to zaprzeczenie zasady domniemania niewinności. Sąd zgodnie z przepisami ustawy lustracyjnej zobowiązany jest sporządzić uzasadnienie do orzeczenia z urzędu niezwłocznie w sytuacji zaś, gdyby którakolwiek ze stron miała zamiar orzeczenie to zaskarżać, to stosuje się tu analogiczne przepisy procedury karnej jak do wyroku, czyli z możliwością zaskarżenia tego orzeczenia do sądu apelacyjnego w Szczecinie w terminie 14 dni od uzyskania pisemnego uzasadnienia orzeczenia. To wszystko. Zobaczmy. Zapoznam się szczegółowo z pisemnym uzasadnieniem orzeczenia Sądu Okręgowego. Z tym uzasadnieniem ustnym nie zgadzam się. Jeśli będzie takie, jak w tej chwili słyszałam, to sporządzę apelację. Z którymi elementami tego uzasadnienia pani się nie zgadza? No, oczywiście z tym, z przesłanką, o której sąd opowiadał szczegółowo, dotyczącą materializacji współpracy. Tak jak powiedziałam, w swoim wystąpieniu, w mojej ocenie, są dowody na materializację współpracy, są meldunki, są zapisy funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa. Z wywodu sądu wynika, że dowodem nie może być dokument służb bezpieczeństwa i nie mogą być zeznania funkcjonariusza służby bezpieczeństwa. W takim razie, na jakiej podstawie należałoby prowadzić postępowania lustracyjne? Jestem zadowolony. Oczywiście jest to orzeczenie nieprawomocne. Na pewno jeszcze, jak słyszeliśmy, prokuratura IPN będzie chciała się odwoływać. Ja przede wszystkim dziękuję pani mecenas Nowak za to, że prowadziła i prowadzi nadal skutecznie po meandrach skomplikowanego prawa w tym zakresie. Myślę, że tutaj określenia sądu, niektóre bardzo trafne, dotyczące tego, że dokumenty wytworzone przez Służbę Bezpieczeństwa no nie mogą być traktowane wiarygodnie z racji tej, że to jest po prostu tajna służba, która nawet sama przed sobą, jak pani mecenas mówiła w mowie końcowej, sama przed sobą ukrywała dokumenty.